Cześć, tu Ernest! W tym filmiku dowiecie się, czego możecie się spodziewać w następnych aktualizacjach. Zanim zaczniemy, zapraszam na moją kartę społeczności, na której to ogłosiłem wyniki konkursu. Jeśli nie wygrałeś, nie przejmuj się. Kolejna okazja już niedługo. Okej, ta lista powstała na podstawie wyciekłych informacji z plików gry, jak i wiadomości od samych pracowników Epic Games, a wszystkie źródełka są klasycznie w opisie. Naszą listę zaczniemy od bardzo wyczekiwanych podarunków. Krąży wiele pytań do systemów podarunków. Mam na myśli, co będzie można tradeować, ile i kiedy. O tym, że taki system w ogóle będzie, najpierw dowiedzieliśmy się już kilka miesięcy temu z postu na stronie Epic Games na tamte czasy o aktualnym stanie pracy nad Fortnite. Do tego, jakiś czas temu do ustawień sekretnie została dodana opcja włączenia lub wyłączenia możliwości otrzymywania prezentów. Z gotowych tekstów komunikatów w plikach gry za to, można wywnioskować, że za pewną walutę będziemy mogli kupić komuś jakiś przedmiot. Chyba wiadomo, że mowa o TV-dolcach, skinach i emotkach. To jednak nie jedyna rzecz, która nam to potwierdza, ponieważ 10 lipca na oficjalnym francuskim Twitterze Fortnite ktoś odpowiedział na pytanie gracza o właśnie system podarunków. Ten gracz w odpowiedzi dowiedział się, że będziemy mogli podarować komuś przedmioty tylko ze sklepu, a nie z ekwipunku. Dodali też na końcu, że brakuje na ten moment daty, czyli nie wiemy jeszcze, kiedy ta funkcja wejdzie w życie. Nie dziwię się, że Epic postanowiło ograniczyć podarunki do przedmiotów ze sklepu, ponieważ inaczej na pewno narodziłaby się sieć hazardowa, tak jak to było w przypadku na przykład CSGO. Dlatego nieuniknione byłyby tak zwane skamy, czyli oszustwa na kupnie i sprzedaży skinu z ekwipunku. Na miejscu drugim jest nowy zestaw Twitch Prime. Ostatnia Fortnite'owa paczka dla posiadaczy Twitch Prime została wydana 2 miesiące temu w maju, a jak możemy wyczytać ze strony poświęconej usłudze Prime, nowe łupy czekają na nas co miesiąc. W plikach gry przedwcześnie odnaleziono m.in. skiny nurków, potężnego rekina i inne, ale także epicki zestaw archetypu. Należy do niego lotnia serwo, zbierak kaliper oraz sam archetyp. Gdyby pojawił się w sklepie, bez pytań pewnie bym go kupił, ale jak podaje JH9, znany wydobywca danych z plików gry, będzie należał do nowego zestawu Twitch Prime na podstawie swoich znalezisk z plików gry. Sama postać będzie w klasie fioletowej, tak samo lotnia, a zbierak w zielonej. Ale brakuje informacji o cenach tych skinów, co oznacza, że prawdopodobnie nie będą one dokupne w sklepie z przedmiotami. Do tego mogą na to nawet wskazywać jego, uwaga, spodnie, ponieważ poprzednie męskie skiny, które otrzymywaliśmy w jakimś zestawie i z tymi spodniami, zawsze miały na sobie ten cyfrowy kamuflaż. Jeśli spojrzymy na tego skina w całej okazałości, to myślę, że nie jest już on taki wystrzałowy, jak myślałem na początku. Ale tak czy siak, postaram się go zdobyć jak tylko będzie można. Możemy się spodziewać nowego zestawu Twitch Prime przy następnych 2 czy 3 tygodniach. Ale pamiętajcie, aby mieć na uwadze to, że JH9 może się mylić. Trzecie miejsce na mojej liście zajmuje ciężki karabin snajperski, który w plikach gry został odleziony po aktualizacji 5.10. Byłaby to kolejna broń z oczywiście snajperek, ale tym razem w o wiele potężniejszym wydaniu. Z opisu ukrytego w plikach gry wiemy, że byłaby bardzo mocna i celna z bardzo długim czasem przeładowania. A do tego jej strzały przebijałyby się przez pierwszą ścianę, na którą by się natknęły. Baza danych Stormshield Watch zdradza nam, że jeden taki strzał graczom zadawałby aż 157 punktów obrażeń i 396 punktów obrażeń strukturom. Przeładowanie za to trwałoby aż 4 sekundy. Zobaczcie sami, ile to tak naprawdę jest. Wyobraźcie sobie teraz poświęcenie takiej ilości czasu podczas walki w grze tak dynamicznej jak Fortnite. Jak to inne karabiny snajperskie, korzystałaby z ciężkiej amunicji, a w swoim magazynku mieściłby tylko jeden nabój. Stormshield One na razie posługuje się tą ikoną do określenia tej broni, ale linijka tekstów plika gry odpowiedzialna za model tej broni kieruje nas na takie oto narzędzie zbrodni. Jest to jeden z wielu karabinów snajperskich z ratowania świata i możemy być pewni, że to tylko tymczasowy zamiennik i po następnych aktualizacjach na pewno się to zmieni, ponieważ ta snajperka w ratowaniu świata mieści w sobie aż 4 strzały i nie wymaga przeładowania co strzał. Kolejną bronią, która pojawi się w Fortnite Battle Royale, a tak naprawdę powróci, to rakieta kierowana. Parę miesięcy temu, na początku kwietnia, do gry została dodana rakieta kierowana. Było to urządzenie, które pozwalało nam wystrzelić rakietę, którą moglibyśmy wtedy kierować, a do tego była ona bardzo zwinna i mocna. Jej minusem było jednak to, że nasz gracz podczas lotu był stacjonarny, a samą rakietę można było zastrzelić. Po kilku nerfach stała się bardzo ciężała i straciła swoją pierwotną rolę na polu walki. Kilka dni później została przeniesiona do skarbca. A teraz jesteśmy tutaj. Po wielu kontrowersyjnych nowościach, jak i znaleziskach w plikach gry, rakieta kierowana powraca. Tym razem jednak twórcy postarają się, aby przyjął na rolę urządzenia raczej zwiadowczego. Nasz pocisk będzie teraz o wiele wolniejszy oraz mało zwinny, co widać na oficjalnych zapowiedziach Epic Games z ich Twittera Fortnite. Nie będzie już niestety lub stety takim narzędziem do siania zniszczenia, jak to było kiedyś. Czwarte miejsce na mojej liście zajmuje kusza wybuchowa.
Kolejna broń odnaleziona w plikach gry, która wzbudziła kontrowersję. Co ciekawe jednak, w plikach gry siedzi już od wersji 3.2.0. Ale czego nie wiedziałem, dopiero po ostatniej aktualizacji jej opis został zaktualizowany o strzela strzał z wybuchową końcówką. Najgorszy koszmar twoich przeciwników. Oznacza to, że epik jej jeszcze nie porzucił. Statystyki tej broni na ten moment wyglądają następująco. Występowałaby tylko w klasie legendarnej, trzeba ją przeładować co jeden strzał, co zajęłoby nam 2,5 sekundy, a po kontakcie z wybuchem stracilibyśmy 121 punktów zdrowia. Struktury za to miałyby tracić 2200 punktów wytrzymałości. Dla porównania, legendarny airbag zadaje strukturom tyle samo obrażeń. Już ostatnie, piąte miejsce na mojej liście zajmuje tryb ukryty w plikach gry już od jakiegoś czasu, a mianowicie Fly Explosives. Nie wiem za bardzo jak to przetłumaczyć, Epic Games na pewno wymyśli coś lepszego ode mnie. Tapochi na swoim Twitterze podaje, że po ostatniej aktualizacji został on zaktualizowany. Pojawienie się tego trybu w grze spowodowałoby także powrót innego, na pewno dobrze znanego wam przedmiotu. Plecaka odrzutowego. Ponieważ jak możemy wyczytać z opisu tego trybu, łączy on w sobie wybuchową zabawę trybu klasowego tylko z materiałami wybuchowymi i przeniesiony już do skarbca przedmiot ograniczony czasowo, plecak odrzutowy. Dzięki temu wiemy, że Epic pracował nad tym trybem z myślą, że jetpack powróci jeszcze do gry. I może, ale może, będzie to w tym samym momencie, co powrót rakiety kierowanej. Na pewno możemy się spodziewać wybuchowej zabawy wysoko nad ziemią. Co do pytań dotyczących broni, rakieta kierowana powinna powrócić jeszcze w tym tygodniu albo następnym. Inne nowości za to, jak zawsze będą zapowiedziane w niedzielę, w które jeszcze nie wiemy. Pamiętajcie też, że jakiekolwiek statystyki też się mogą zmienić. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.